Witajcie, z tej strony GoFanka. Dzisiaj zaproszę Was na recenzję jednego zestawów synów Karmadona Challenge Fali na 2018 rok. Jest to katana V11 o numerze katalogowym 70638 i cena katalogowa to 90 zł bez grosza. Składa się z 257 elementów i dwóch minifigurek. Czas składania to około 30 minut. Niestety w skład zestawu wchodzi aż 10 naklejek. Możecie kupić ten zestaw w sklepach Tesco. Na razie nie ma jeszcze w innych sklepach ze względu na to, że fala dopiero wchodzi. Może zaczniemy od dania głównego, czyli motorówki katany V11 Kaya. Pojazd ten jest dosyć nowoczesny. Na pewno jest to jakaś nowość w LEGO, gdyż ciągle Kai dostawał różnego typu inne pojazdy, ale wodnego, tak jak pamiętam, chyba nigdy nie dostał. Właściwie ma on dużo funkcji bawialnych oraz dużo możliwości przeróbki. Możemy oczywiście to pochylić. Tutaj jest również funkcja strzelania właśnie takimi oto elementami. To było również dostępne na przykład w zestawie Kruszarka z Chaos 2015 roku. Tutaj też możemy przerabiać klocki do naszej woli. Kokpit jest otwierany, w środku jest centrum sterowania. Tutaj również tymi złotymi elementami możemy ruszać, chociaż lepiej chyba wyglądają jak właśnie w tym sposób. Leci ogień, czyli atrybut Kaya, jego żywioł, a właściwie dobrze on wygląda w tej całej motorówce. Troszkę dużo naklejek, gdyż na cały zestaw jest ich 10. Naklejało się je niestety dosyć źle, przynajmniej w tym miejscu. Szkoda, że nie są to nadruki. Niestety łódka nie pływa, lecz mimo to wygląda całkiem przyjaźnie. Łódka omówiona. To pora na motor Zbira, właściwie Luka, tak się nazywa nasz bohater. Leci również ogień, są niestety naklejki, lecz raczej jest to dosyć prosta budowla, nie chcieli przesadzać, gdyż nie jest to jakiś duży zestaw. Pierwsza figurka to figurka czerwonego ninja, czyli Kaya. Muszę pochwalić LEGO za świetny strój, naprawdę design jest fantastyczny. Jest to jeden z najlepszych strojów Kaya od 2011 roku, tak przynajmniej sądzę. Dostał on dwie srebrne katany, maska jest nadrukowana u góry, jest ona oczywiście dwuczęściowa. Z jednej strony Kai jest trochę zły, a z drugiej dosyć radosny. Jest to chyba ta sama główka, co w LEGO Ninjago Movie. Szkoda, że się właśnie główka zmieniła, ale żaden problem. Nadruki też, zobaczcie, są wykonane z dużą dbałością o detale. Druga minifigurka to Luke Kangham. Chyba dobrze wymówiłam nazwę, jeden członków grupy, stowarzyszenia Synów Karmadona. Minifigurka jest ta niezwykle radosna. Dostała czerwoną katanę, z którą w LEGO spotykam się pierwszy raz. Także dosyć ciekawy naramiennik, wyglądający nieco jak odnóża pająka, tylko w mniejszej ilości. Jeśli chodzi o strój, dosyć kolorowy, rzucający się w oczy. Z tyłu bardzo podoba mi się te logo Synów Karmadona. Właściwie muszę sobie kupić jakiś większy zestaw, gdyż ten zostawia u mnie mały niedosyt. Za cenę 90 zł otrzymujemy dwie minifigurki, duży pojazd, a także mały dopełniacz. Myślę, że zestaw jest całkiem warty kupna. Wprowadza idealnie w klimat Synów Karmadona. Jest jeden z zestawów, które na pewno nie są ogrzewanymi kotletami z tej fali. Drugim zestawem dosyć ciekawym jest Świątynia Wskrzeszenia. Reszta to niestety przerabiane wcześniejsze już zestawy. Jedynym minusem tego zestawu są naklejki. Reszta trzyma się idealnie. Pojazd jest naprawdę niezwykle klimatyczny i ciekawy. Także za naklejeczki 90%, czyli 9 na 10. Dziękuję Wam za oglądanie. Do kolejnego. Cześć!